Witam Was serdecznie, moi kochani. Dziś czas na domowe spa. Co dzisiaj będziemy robić? Masować twarz masażerem z kamieni naturalnych. Jak wiadomo, od zawsze kamień naturalny to jest tak zwana litoterapia. Ma właściwości lecznicze. O tym możecie sobie poczytać na naszej stronie internetowej www.krakowska jaskinia solna. Wiadomo, mamy masażery z różnych kamieni. Tu mam akurat awenturę, macie tam kwarc różowy i wiele, wiele innych, więc sobie to wszystko sprawdźcie. Ja przedstawię teraz, jak go użyć. Mogą go używać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Mam tutaj mojej córki chłopak, jak wstaje rano, ma lekko podpuchnięte oczy, więc zastosował i po prostu mówi, że jest super, ponieważ masażer jest z kamieni i jest zimny i ochładza nam tutaj tę opuchliznę pod oczami. Jak go zastosować będę teraz pokazywać. Mam tutaj też krem, akurat z kwasem hialuronowym, bo wiadomo, że on bardzo dobrze wpływa na naszą cerę, też można u nas w sklepie internetowym zakupić. Więc moi drodzy, bierzemy sobie troszkę kremiku i rozmasowujemy pierw pod oczami. Ja zaczynam zawsze od oczu, Wy możecie zaczynać też od innych części ciała, chyba że będziecie masować ze mną, no to zaczynamy od oczu, rozmasowujemy od zewnątrz na zewnątrz, proszę, potem drugie oczko tak samo. Robimy to mniejszym wałeczkiem, dlatego ten masażer jest dobry, ponieważ ma ten mały wałeczek i on tutaj jest. Co jeszcze możemy? Te zmarszczki mimiczne rozmasować, tak? Czyli rozmasowujemy te nasze zmarszczki mimiczne. Ja się dużo uśmiecham, dużo mówię, więc tych zmarszczek mi przybywa, ale to jest ok. Proszę. Możemy później rozmasować większą rolką, nabierzcie kremu i rozmasować kolejną lwią zmarszczkę, tak? Czyli rozmasowujemy. Ja ją sobie zawsze tak wmasowuję, tutaj dokładnie, zobaczcie. Później znowu biorę troszeczkę kremu, nie za dużo, tak? I rozmasowuję, rozprasowuję kolejne zmarszczki na czole, tak? Kolejna zmarszczka. Co ja jeszcze zrobiłam, nie wiem czy zauważyliście, założyłam opaskę na włosy, żeby mi włosy nie wchodziły tutaj i żeby mi nie przeszkadzało, więc zachęcam, teraz te opaski są modne, więc na pewno każda z Was ma, a jeśli nie taką, to można sobie chustkę zawiązać na przykład, tak? Co później rozmasowujemy sobie, to tą bruzdę, tak? Tutaj jest kolejna i tutaj po całości tak rozjeżdżamy, bo ona tutaj jest taka długa. Proszę, drugą. Super masażer jest, bo jest zimny, bo jest z kamieni naturalnych. Jak chcecie jeszcze później na przykład go ochłodzić, to możecie sobie wkładać wcześniej do lodówki, tak? Ja na przykład nie wkładam, bo mnie wystarcza tak jak jest, tak? Później znowu bierzemy większy wałeczek i rozmasowujemy sobie kremik dalszej ciała. Możecie sobie jeszcze tutaj odchylić, jak ja mam tych włosów trochę, więc jedna część, druga, więc możecie to robić rano. Ja sobie biorę rano, robię i wieczorem, dlatego że używam kremu rano i wieczorem, więc w zależności, moje drogie, jak tam chcecie i macie czas, a warto, bo to jest zaledwie kilka minut, tak, żeby jednak poświęcić. O czym jeszcze nie zapominamy, to o naszej szyi, tak, tutaj możemy przy okazji sobie taki owal twarzy robimy, tak? Tu po tej zajeżdżamy, o, dalej. Jeszcze zamoczymy sobie kremikiem i tutaj po całej długości, żeby tutaj, o, sobie wygładzić naszą piękną buzię. Co jeszcze, o czym nie zapominamy, ja zawsze powtarzam, masowujemy sobie też troszeczkę w dekolt, tak? Ja ogólnie śpię z moim kamieniem księżycowym, więc nie ściągam go, więc jakby tutaj zawsze rano to sobie podnoszę, tak? O, i sobie tak rozmasowuję. Nie przejmujcie się, bo troszeczkę może być troszkę zaczerwieniona cera, ale to zaraz wszystko zejdzie, tak? Więc kochani, zachęcam, każdego dnia warto stosować, ma właściwości. Wiadomo, lecznicze kamienie naturalne mają, ale też takie rozmasowywanie, to takie procesy starzenia trochę opóźnia, relaksuje, no i niwelizuje nam troszeczkę te zmarszczki, tak? Więc zapraszam do zakupu, Krakowska Jaskinia Solna, miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia!